Dobry wieczór Państwu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam na kolejnym spotkaniu z cyklu naszych środowych spotkań w Misji Naszewskiej. Jesteśmy w siedzibie Poznańskiego Biura Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu przybliżyć sytuację chrześcijan, sytuację Kościoła katolickiego, jego wpływ na to, co dzieje się w pasie Afryki subsaharyjskiej, zwanej Sahelem. Chciałbym dodać, że dzisiaj jest kulminacja takiej akcji, która nazywa się Red Week, czyli w wielu miejscach na świecie wiele budynków publicznych, kościelnych, podświetlanych jest dzisiaj czerwonym światłem i właściwie w ciągu ostatniego tygodnia, jako znak solidarności z chrześcijanami, którzy oddają życie dla imienia Pańskiego. Czerwone światło, znak krwi. Tym punktem centralnym do tej pory zawsze były obrazy z Rzymu i podświetlania Koloseum. Akurat w tym roku w Polsce mamy kilka takich lokalizacji. Przede wszystkim przez ostatni weekend podświetlona była katedra w Płocku. Wiemy, że dzisiaj będzie podświetlona figura Jezusa w Rio de Janeiro. Myślę, że warto śledzić ten ogólnoświatowy trend podświetlania kościołów. Kolejny raz pewnie najwięcej tych obiektów, jakby najsilniej zaznaczą tę swoją solidarność z chrześcijanami prześladowanymi za wiarę Filipińczycy, ponieważ co roku na Filipinach kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset budynków jest w ten sposób oznakowanych. My w Poznaniu włączamy się w tą akcję, starając się przybliżyć Państwu sytuację chrześcijan żyjących w bardzo biednym regionie Afryki, jakim jest Sahel, czyli pas poniżej Sahary, pas ziemi dość działowej, małożyznej. To są olbrzymie obszary, gdzie dominuje w zasadzie susza. Dopiero później na południe zaczyna się ten pas Afryki tropikalnej, gorącej, jednocześnie gdzie jest bardzo duża wilgotność, dostęp do wody i żyzne gleby. Sytuacja Kościoła jest tam nierozerwalnie związana z sytuacją ludności, ponieważ Kościół na bardzo wielu obszarach tego rejonu jest jakby jedyną instytucją, która może wspomóc osoby, które są w skrajnie trudnej sytuacji. Wielokrotnie nie tylko chrześcijanie uciekają się i proszą o pomoc właśnie struktury Kościoła w tych państwach. Jakie zatem są to państwa, jaki to jest obszar? Musimy przywołać mapę Afryki i tak jak Państwo widzą na tym zaznaczonym obrazie, to jest w zasadzie pas, który rozciąga się od Senegalu, właściwie bardziej należałoby powiedzieć Mauretanii, przez Mali, Niger, Burkina Faso, północną część Nigerii, Czad, częściowo właściwie północny kraniec Kamerunu, Sudan, aż do Erytrei. Ten obszar, który chcielibyśmy Państwu dzisiaj przybliżyć, jest mniejszy, ale cały Sahel to jest około ponad 3 miliony kilometrów kwadratowych kontynentu afrykańskiego. Zamieszkuje ten obszar ponad 440 milionów ludzi. O tych krajach, o których chcielibyśmy powiedzieć, teraz chciałbym je wskazać. To jest Mali, Burkina Faso i Niger, te kraje, które są jakby we wschodniej części tego pasa i w centralnej. I potem także Czad, Kamerun i Nigeria, czyli kraje, które są jakby w samym centrum Afryki, blisko już Zatoki Gwinejskiej i tego pasa bardzo żyznego, tropikalnego. Na tym obszarze, o którym wspomnieliśmy, Mali, Burkina Faso, Niger oraz Czad, Kamerun i Nigeria, populacja ludności liczy około 90 milionów ludzi.
jakie tam są religie, bo musimy odnieść się do wierzeń religijnych tych, społeczności, ludów. Właściwie podział jest taki potrójny. Dwie główne religie monoteistyczne to islam, około 40% wyznawców na tym omawianym przez nas obszarze. Drugie to chrześcijanie, liczba podobna, w tym katolicy są w przewadze, około 60% z tych, z tej grupy chrześcijan to, to wierni Kościoła katolickiego, protestanci to około 40%, natomiast są tam jeszcze dość silnie zakorzenione religie animistyczne, zwłaszcza w Burkina, zwłaszcza w Mali, to jest około 18%. Są jeszcze inne religie w niewielkiej liczbie różnych wyznawców. Żeby mówić o sytuacji Kościoła, trzeba jakby przywołać jego strukturę. Jak wygląda to, jeśli chodzi o, podział Kościoła w tych państwach, o to, jak podzielony jest Kościół, na jakie diecezje, ile jest tam, ilu jest tam wiernych. Myślę, że Mali, wielkie państwo na, w zachodniej części Afryki, to jest państwo w przeważającej mierze z wyznawcami islamu. Jest tam około 440 tysięcy wiernych Kościoła katolickiego. Jest 6 diecezji. Burkina Faso, można tu powiedzieć, że jest to kraj zdecydowanie bardziej chrześcijański. Ponad 4,5 miliona wyznawców Chrystusa, którzy są członkami Kościoła katolickiego. Ten kościół podzielony jest na 16 diecezji. Niger, tutaj chrześcijanie naprawdę tworzą małą garstkę. To jest wielki kraj w samym centrum Afryki, właśnie w samym centrum Sahelu. Są tylko dwie diecezje, 40 tysięcy osób jest wiernymi Kościoła katolickiego. Czad, 2,5 miliona nieomal wyznawców Chrystusa należących do Kościoła katolickiego. Ten kościół jest podzielony na 8 diecezji. No i kraje na koniec o jeszcze większej liczbie chrześcijan. Kamerun na 22 miliony populacji, którą liczy Kamerun. Prawie 10 milionów to katolicy. Kościół tam podzielony jest na 27 diecezji. I wreszcie na końcu najliczniejszy kraj Afryki i najbardziej chrześcijański kraj Afryki, 200-milionowa Nigeria ze 100-milionową, można powiedzieć, prawie że równowagą pomiędzy wyznawcami Chrystusa a wyznawcami islamu. 100 milionów chrześcijan, z tego 55 milionów jest katolikami. Kościół ma 57 diecezji, no to jest potężny kościół, bardzo żywotny w kraju, który mimo swoich bogactw i olbrzymiego potencjału, jaką jest jego populacja, przeżywa dramatyczne wstrząsy. O tym, mam nadzieję, będę mógł wspomnieć w kolejnej części tego naszego spotkania. Co jest, na co składają się, jaka jest grupa tych czynników, które powodują destabilizację tego rejonu, bo właściwie często przychodzi nam usłyszeć, że na przykład misja francuska w Mali przedłużyła swój mandat, że błękitne hełmy będą dłużej na terenie Nigru. Raz na jakiś czas słyszymy takie informacje w prasie, często w prasie, w mediach, często jest to dla nas obszar trochę taki nierozpoznany. O ile środkowa Afryka, o ile na przykład południowa Afryka, czy północnej części, zwłaszcza te kraje arabskie, są nam znane choćby z powodów turystyki, to Sahel, mimo że z całą pewnością jest piękny, jest, no nie jest zbyt eksplorowany turystycznie, tym bardziej w sytuacji, w której żyjemy teraz,
ale też z tego powodu, że w zasadzie jakakolwiek taka działalność turystyczna wiąże się tam z bardzo dużym niebezpieczeństwem, więc jest to rejon relatywnie mało znany. Jeśli o czymś słyszymy, to najczęściej o klęskach głodu lub o jakiejś destabilizacji. To jest właśnie to, z czym Sahel nam się kojarzy. Może najwięcej wspominają o tym rejonie Francuzi, dlatego że oni są najbardziej też i gospodarczo, i militarnie zaangażowani w pomoc tam. Jaki jest pierwszy, najważniejszy czynnik, który powoduje destabilizację tego regionu, to jest przeogromna korupcja, słabość rządów i słabość, co za tym idzie, słabość sił bezpieczeństwa. No, korupcja jest właściwie tam strukturalna. Trudno uzyskać jakąkolwiek zgodę na działanie o takim charakterze dobroczynności, czy żeby w jakimś kierunku budować jakieś dobro wspólne. Zawsze w większości wypadków wiele dobrych inicjatyw rozbija się po prostu o taką drabinę korupcyjną. Trzeba, oczekuje, jest takie oczekiwanie, że jeśli zyska się przychylność lokalnych urzędników, czy najpierw może urzędników wyższego stopnia, wyższego szczebla, to ostatecznie uda się przeprowadzić te dobre działania, chociaż praktyka mówi, że z pewnością z uszczuplonym budżetem. Siły bezpieczeństwa, no proszę Państwa, te kraje, o których mówimy, to są kraje w większości większe od Polski. Polska jest średniej wielkości krajem europejskim. Mamy świadomość, że możemy się przemieścić z jednej strony naszego kraju na drugi w ciągu jednego dnia. Mamy teraz dobrą infrastrukturę, ale proszę sobie wyobrazić obszary większe i sytuację, w której w zasadzie nie ma sieci dróg, kiedy jedziemy nie wiedząc, czy w danym regionie kontrolę sprawuje rząd, czy jakieś grupy rebeliancko-bandyckie. No podróż w takich rejonach może trwać bardzo długo i z pewnością nie jest bezpieczna. Siły bezpieczeństwa nie są w stanie zapewnić odpowiedniego poczucia bezpieczeństwa obywatelom tego kraju na olbrzymich jego obszarach. Często miejscowości są od siebie izolowane, często to są odległości pomiędzy nimi są bardzo duże, więc przy słabej infrastrukturze, zwłaszcza drogowej, no możliwość szybkiego dojazdu, reakcji sił bezpieczeństwa na jakieś działania ze strony grup terrorystycznych, czy bandytów, czy zwykłych bandytów po prostu są prawie zawsze opóźnione. Ubóstwo, strukturalne ubóstwo. Ten rejon jest dotknięty bardzo dużymi wahaniami, jeśli chodzi o jakąś stabilność klimatyczną. W zasadzie ziemia jest mocno wyjałowiona, Sahara nieustannie przesuwa się na południe, zyskując kolejne kilometry kwadratowe lądu i następuje pustynnienie, stepowienie tych obszarów. Ziemia nie jest urodzajna i trudno uprawiać ją tak, żeby ona przyniosła konkretne plony. Bardzo często też na to nakłada się to bardzo niskie poczucie bezpieczeństwa. Jeśli uda się coś wyhodować i zebrać, to często pada to łupem po prostu terrorystów, bandytów, a czasem działań armii rządowych. Jest bardzo wiele takich przypadków, o których wspominają mieszkańcy tych ziem. To ubóstwo jest strukturalne. Średnia, którą podaje ONZ, jeśli chodzi o dzienną dawkę żywieniową, jest poniżej poniżej 2 dolarów. 1 dolar 90 centów to są dane za 2018 rok. Mimo słabych warunków do życia, to jest obszar, gdzie żyją ludzie bardzo młodzi i rodzą się coraz młodsi. Bardzo szybko wzrasta populacja. Mówi się o tym, że do 2040 roku populacja wzrośnie o 100%. Jeśli omawiamy obszar
na którym żyje około 90 milionów ludzi, no to w 2040 roku według tych prognoz można się spodziewać 180-milionowej liczby ludności. No, trzeba wspomnieć też o przestępczości. To są obszary, gdzie właściwie wszelkie możliwe działania grup przestępczych, gangów, terrorystów, zwykłych bandytów, a czasem po prostu ludzi, którzy w wyniku skrajnego ubóstwa wchodzą na jakąś ścieżkę przestępstwa. Przestępczość jest przeogromna. Powiedzieliśmy o tym, że siły bezpieczeństwa w zasadzie reagują prawie zawsze z opóźnieniem, zwłaszcza na tych olbrzymich obszarach prowincji. I dużo częściej w wielu rejonach ludzie mają styczność z terrorystami czy bandytami niż z pojawiającą się być może na krótki okres czasu siłami policyjnymi czy wojskowymi. Jakie są źródła finansowania jeszcze tej przestępczości? No oczywiście to są szlaki narkotykowe, to są szlaki przemytu alkoholu i tytoniu, to są szlaki, przez które przeprowadzany jest nielegalny handel diamentami i innymi kopalinami, zwłaszcza tymi, które można pozyskać w skarbcu Afryki, w środku jej, w Republice Środkowoafrykańskiej, w Nigrze, w Republice Demokratycznej Konga. No to są miejsca, gdzie w zasadzie trudno w ogóle kontrolować te szlaki przemytnicze. Olbrzymie obszary, myślę, że w zasadzie możliwości finansowania tych grup też trzeba rozpatrywać choćby z tego powodu, że niektóre z grup dżihadystycznych są wspomagane przez różnego rodzaju fundacje, które główne źródło finansowania mają na terenie krajów Półwyspu Arabskiego. Dostęp do broni po upadku Muammara Kaddafiego z arsenałów libijskich wykradziono ponad 1 100 000 sztuk broni automatycznej. O ile w latach 80., 70. ci ludzie używali prymitywnej broni palnej, takiej, która miała niską powtarzalność, ładowana dwoma nabojami, kilkoma, tak kiedy rozpadły się struktury wojskowe libijskie, 1 100 000 automatów, broni automatycznej, w większości popularnych kałasznikowów, zalało środkową Afrykę. To przyniosło tragiczne konsekwencje, dlatego że te pociski są większego kalibru, mają dużo większą siłę uderzeniową, są dużo bardziej śmiercionośne, trudno się przed nimi schować za jakąkolwiek przegrodą, zwłaszcza za tymi lichymi ścianami domów, które są tam budowane. No i ponieważ jest to broń automatyczna, można strzelać w sposób ciągły, co powoduje też bardzo, bardzo duże zagrożenie nawet przy niskiej celności tych osób, które jej używają. Olbrzymi dostęp do broni. Oczywiście jest też, kwitnie tam handel bronią, zwłaszcza w Nigrze, systemami, które jeszcze kilkanaście lat temu były domeną najbogatszych, najbardziej zaawansowanych technologicznie armii świata, a w tej chwili takie pociski rakietowe odpalane z ramienia, czy które mogą zagrozić jakimś tam wozom bojowym wojsk tych państw, czy wojsk, które interwencje prowadzą, czy zagrażają helikopterom, w tej chwili są w rękach i bandytów, i terrorystów. Także dostęp do broni jest powszechny, zwłaszcza dla tych grup, które prowadzą agresywne działania. Wpływy zewnętrzne to w pewien sposób, trzeba jeszcze raz podnieść ten
temat, który dotyczy źródeł finansowania. Sytuacja, w której niektóre z państw, ale nie tylko państwa, także międzynarodowe korporacje chcą uzyskać jakieś lokalne, doraźne profity, na przykład poszukiwanie surowców, czy no przede wszystkim to jest to, poszukiwanie surowców i możliwość potem bezpiecznego dostępu do nich. To są wpływy zewnętrzne, które powodują, że niektóre z tych międzynarodowych, czy to organizacji, czy innych państw, uzbrajają konkretne grupy i antagonizują je przeciwko innym, zwłaszcza przeciwko ludności, które zamieszkuje dany teren, powodując jej eksodus i wtedy możliwość jakiejś w miarę łatwej eksploracji potencjalnych źródeł surowców. Na koniec nakłada się na to wszystko konflikt pomiędzy rolnikami i grupami pasterzy. Jakby tłem tego konfliktu będzie przede wszystkim sytuacja, która związana jest ze zmianami klimatycznymi. Rolnicy przywiązani do konkretnych obszarów ziemi i pasterze, którzy poszukują dobrych obszarów do tego, żeby móc wypasać swoje trzody. Akurat tutaj jest też dość wyraźny podział, jeśli chodzi o to, do jakiej religii ci ludzie przynależą. Pasterze to w większości, na tym obszarze, w większości chrześcijanie, przepraszam, rolnicy. Natomiast ten lud pasterski, najbardziej znany, to plemię Fulani, liczące no mniej więcej do 40 milionów osób, to są muzułmanie. Bardzo często na początku wykorzystywani, a potem sprzymierzający się z takimi organizacjami terrorystycznymi, jak najbardziej zabójcza organizacja dżihadystyczna, jaką jest Boko Haram, która działa właściwie na terenie całej Afryki Środkowej. Oczywiście Boko Haram jest organizacją nastawioną też ideologicznie na uzyskanie bardzo konkretnych zdobyczy politycznych i religijnych, na zaprowadzenie prawa szariatu na obszarach, które kontrolują. Natomiast pasterze Fulani jednak w większości, mimo tego tła religijnego, jak podkreślają nasi rozmówcy, także ci, którzy przekazują nam informacje, mieszkańcy tego regionu, im zależy przede wszystkim na dostępie do zasobów naturalnych, do wody, do pastwisk. No na to nakłada się jeszcze ten obraz religijny. Rzeczywiście niebezpieczeństwo ze strony uzbrojonych w automaty pasterzy i ich wyjątkowa brutalność też, jeśli chodzi o zajmowanie tych kolejnych obszarów, powoduje bardzo duży strach i bardzo duże zagrożenie dla chrześcijan, którzy żyją na tych obszarach i uprawiają rolę. Zmiany klimatyczne, no trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o ponad 80% tego obszaru zamieszkuje ludność wiejska i właściwie i rolnictwo, i pasterstwo to są podstawowe obszary działalności ludzi. No, oczywiście one są związane z tym, że w jaki sposób dostępne jest ziemia i woda. W tej chwili obszar Sahelu jest obszarem, w którym średnia temperatura w cyklu rocznym wzrasta najszybciej i mówi się o tym, że w 2050 roku, prognozuje, temperatura tam może wzrosnąć między 3 a 5 stopni Celsjusza.
Sahara powiększyła się przez ostatnie półwiecze o 20% swojego obszaru. To jest około 2 km rocznie, przesuwa się na południe. Główny zbiornik wodny, który jest w tym obszarze, jezioro Czad, to jest jezioro na granicy Kamerunu, Nigerii i Czadu, w latach 60. było o 90% większe, czyli w tej chwili zostało nam 10% wody, zostało mieszkańcom tego regionu. 10% tej wody, którą można powiedzieć dziadkowie albo nawet ojcowie jeszcze pamiętają z lat 60., początku lat 70. Wtedy jezioro było olbrzymim zbiornikiem wodnym, teraz zostało tylko 10% obszaru pod wodą. Więc rybołówstwo, które też było istotnym czynnikiem, jeśli chodzi o zabezpieczenie żywności w tym regionie, no dramatycznie dochody z tego, czy właściwie możliwość uzyskania wartościowego pożywienia w tym rejonie dramatycznie spadła. O wzroście aktywności dżihadystów najlepiej może świadczy takie dwa krótkie szkice. Tutaj mamy obszar Mali, Nigru, Mauretanii, Burkina Faso. W 2010 roku widzimy, że tych punktów, w którym miały miejsce jakieś incydenty zbrojne, napaści, było niestosunkowo niewiele. To jest mapa z 2010 roku. Natomiast w 2019, czyli w już omawianym tutaj dość szczegółowo w naszym raporcie okresie czasowym, ilość tych ataków wzrosła niepomiernie. Nasz raport podaje za organizacjami międzynarodowymi, że w samym Mali wzrost wyniósł ponad 8,5%. Nie 800, proszę Państwa, tylko 8,5 tysiąca. Więc jeśli chodzi o sytuację, w jakiej żyją ci ludzie, no, można powiedzieć, że poczucia bezpieczeństwa nie ma tam żadnego. Ataki mogą nastąpić w każdej chwili, też nie wiadomo z jakiego kierunku i ze strony jakich grup. Tutaj na tym slajdzie jest taki obraz taktyki stosowanej przez dżihadystów, przez terrorystów, ale także przez te grupy, gangi bandyckie. Ona się właściwie rozwinęła w Somalii, w ugrupowaniu Al-Shabaab i potem jakby ten typ działań terrorystycznych został wyeksportowany na o wiele większe obszary. Nazywa się to krótko hit and run, uderz i ucieknij. Szybkie motocykle enduro, na których jedzie dwóch bojowników, albo terrorystów, albo bandytów, jakkolwiek by tych ludzi nazwać, niektórzy nazwaliby się rebeliantami czy powstańcami, w szybki sposób się przemieszczają, na tyle, na ile pozwala zasięg tych motocykli, atakują i równie szybko znikają. Jakakolwiek reakcja za pośrednictwem takich działań armii, która musi tam dojechać, jest prawie zawsze spóźniona. Może samoloty czy motocykle byłyby odpowiednim środkiem, który mógłby pozwolić szybko przeciwdziałać, ale no to są obszary i jakby też stopień dostępności tego rodzaju uzbrojenia w tych państwach jest stosunkowo niski, więc w zasadzie można powiedzieć, że te grupy są bezkarne. Szybkie uderzenie, osiągnięcie celu, zasianie terroru, zdobycie porwania, zdobycie środków, zabicie jakiejś ilości ludzi, zniszczenie konkretnej wioski, konkretnego jakiegoś budynku użyteczności publicznej czy administracji rządowej i wycofanie się. Do tego oczywiście bezlitosne działanie, zabijanie osób dorosłych, porywanie dzieci, które potem będzie się chciało wcielać do tych oddziałów. I no, ta dostęp do broni automatycznej, śmiercionośnej broni w zasadzie. Więc ta taktyka
no nie, póki co niestety jest tam skuteczna i stosowana dość powszechnie. Jak buduje się zagrożenie, jak jest sytuacja ze strony tych, którzy pragną zasiać wśród miejscowej ludności lęk, paniczny strach, wreszcie doprowadzić do tego, aby oni albo uciekli, pozostawiając dany obszar pod kontrolą napastników, albo w wypadku takiej ideologicznej działań islamistów, aby po prostu porzucili, przyjęli islam jako jedyną wiarę. Tutaj mamy zdjęcie z miejscowości Koza w Kamerunie z 13 lutego, więc to jest relatywnie świeży dokument. Już Państwu zacytuję, co tam jest napisane. To jest taki dekret, który przybiło do budynków w tej miejscowości Boko Haram. W prymitywnym języku francuskim jego treść brzmi: drodzy mieszkańcy Kozy, mam informacje, które chcę Wam pokazać. Dzień dobry lub dobry wieczór. Koza jest już nasza. Spalimy wiele domów. Przygotujcie się na wojnę. Motory, samochody, ludzie, wszyscy zostaną spaleni. My, Boko Haram, pokażemy Wam, że jesteśmy w Waszej wiosce Koza. Oddacie nam ze swojej wioski młode dziewczęta i młodych chłopców. W przeciwnym razie zrobimy z Wami wszystko, co chcemy i rozpocznie się wojna. Tak macie rozumieć nasze słowa. To jest, proszę Państwa, dekret, oczywiście w cudzysłowie, który organizacja Boko Haram rozwiesiła w wiosce Koza 13 lutego 2020 roku, więc w zasadzie niespełna rok temu. Może dwa, trzy jeszcze przykłady dotyczące tego, w jakim zagrożeniu i co dotyka tych ludzi bezpośrednio żyjących na terenie Sahelu, a potem szerzej o tym, jak Kościół angażuje się w działania na rzecz przede wszystkim pomocy do tych ludzi, poprawy ich poczucia bezpieczeństwa, poprawy ich stanu duchowego, ale także ich działania na rzecz ich poprawy ich stanu fizycznego. A jak w Kościele działają też takie organizacje jak Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W Mali 10 czerwiec 2019 roku, półtora roku temu, katolicka wioska Sobanda diecezji Mopti doznała ataku ze strony dżihadystów. Tutaj mamy kaplicę miejscową, która została spalona, budynki chrześcijan, niektóre całkowicie rozbite i spalone. Wyposażenie jest z reguły wywleczone i także spalone. Na miejscu zostało zabitych 35 osób. Ewakuowano około setki mieszkańców, którzy już zdecydowanie powiedzieli o tym, że nie wrócą do wioski. Tutaj na tym samochodzie, na tym jeepie są dzieci, które przeżyły atak. No, takim jednym z wyjątkowo okrutnych sposobów działania dżihadystów jest to, że bardzo często zabija się osoby dorosłe, pozostawiając dzieci sierotami. One potem tracą często dzieciństwo bardzo szybko. No, nie mając tych osób najbliższych, to zabiera im się je. Ta jakby przyszłość rysuje się dla nich bardzo, bardzo dramatycznie. Nigeria. W Nigerii moglibyśmy opowiadać bardzo długo. Niedawno mieliśmy okazję w Kaliszu spotkać się z księdzem Aleksandrem Dung z diecezji Jos w środkowym pasie Nigerii, który bardzo szczegółowo opowiadał o tym, jak żyją chrześcijanie w tym
środkowym pasie, w tym, gdzie jest mieszana ilość chrześcijan i muzułmanów, jak trudno jest tam być, w wolny sposób wyznawać wiarę. On studiuje w Polsce w tej chwili, jest stypendystą naszego stowarzyszenia. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja spotkać się z nim bezpośrednio, ponieważ jeszcze raz przypomnę, że dzisiaj włączamy się w akcję Red Week. Ksiądz Aleksander Dunk był gościem tej akcji w zeszłym roku. W zeszłym roku centralnym miejscem, gdzie zwracaliśmy uwagę na sytuację chrześcijan, gdzie podświetliliśmy kościół, bazylikę ojców karmelitów na wzgórzu świętego Wojciecha, kościół, bazylikę świętego Józefa na wzgórzu świętego Wojciecha. Ksiądz Aleksander Dunk dał świadectwo tego, jak żyje się chrześcijanom, jak w dramatycznych okolicznościach żyją chrześcijanie właśnie w środkowym pasie Nigerii. Był z nami wtedy też ksiądz biskup Damian Bryl, była z nami Miriam, chrześcijanka z Erbilu w Iraku, był ksiądz Louis Ngech z Kamerunu. Prezentowaliśmy także raport, który Państwu teraz pokażę, raport, który nasze stowarzyszenie wydaje w dwuletnim cyklu Prześladowani i Zapomniani. To jest najnowsza edycja tego raportu. Można się z nią zapoznać na naszej stronie PKWP, raport, ale można też akurat w Biurze Poznańskim pokusić się o zakup wersji drukowanej. Mamy jeszcze kilkanaście egzemplarzy. To jest raport, który pokazuje sytuację Kościoła i chrześcijan, ale przede wszystkim wyznawców Kościoła katolickiego na przestrzeni poprzedzających te wydanie raportu 2 lat. Nigeria, przepraszam. I sam początek roku, 8 stycznia, w seminarium w Kaduna, to jest właśnie ten środkowy pas Nigerii, porwano 4 kleryków i po miesiącu 3 z nich uzyskało wolność, natomiast jeden został zabity, Michael Nandi. On był 18-latkiem, kiedy siły bezpieczeństwa złapały porywaczy, to ich przywódca powiedział w ten sposób, ten, który go zabił: zabiłem go, bo nie przestawał mi mówić o Jezusie. Chciał, żebym się nawrócił. Mamy też zdjęcie z pogrzebu, który był w jego rodzinnej miejscowości. Niosą go współbracia, seminarzyści z seminarium w Kaduna. No, współczesny męczennik, do końca wierny Chrystusowi, zabiegający o to, aby jego prześladowca także poznał miłość Chrystusa. Jaka jest rola Kościoła katolickiego tam? No, oczywiście pierwsza to posługa sakramentalna, opieka duchowa. Na tym obszarze jest Kościół jest bardzo rozsiany. Na wielkim kraju, jakim jest Nigeria, zdecydowana większość chrześcijan żyje w południowej, bogatszej części. Jest wiele wspólnot katolickich, parafii w tym obszarze środkowym ze stolicą w Kadunie, obok w mieście Jos. No i potem nieliczne wspólnoty w północnej części, gdzie ta dominacja ze strony muzułmanów jest zdecydowana, przeważająca. Jeśli chodzi o to, co, jakie są te działania na przykład w takim w diecezji Maidżugorje. W ciągu ostatnich 2 lat, bo podano nam takie szczegółowe dane, Kościół wspierał ponad 170 tysięcy gospodarstw domowych, to jest prawie 2 miliony osób, przez przekazywanie żywności, artykułów higienicznych. Wielu tym katolikom udzielono schronienia.
Oczywiście Kościół angażował się w edukację także i w jakieś działania, które mogły przynieść tym ludziom konkretny dochód materialny, w jaki sposób mogli zarabiać. Około 5000 osób, które żyje w diecezji Maidżugorje, to goście, właściwie uchodźcy wewnętrzni z innych diecezji. Oni żyją jako goście pośród rodzin chrześcijańskich w tym rejonie. Ten kościół Maidżugorje utrzymuje także dwa obozy uchodźcze. Właściwie są nieformalne obozy, bo mówimy o uchodźcach wewnętrznych. Trudno wtedy tak jakby przywołać ten obraz, który mamy, zwłaszcza z Bliskiego Wschodu, czy gdzieś w obszarach, gdzie są klęski żywiołowe i widzimy takie równe rzędy namiotów wspierane przez pomoc międzynarodową, przez wysokiego uchodźcę do spraw, wysokiego urzędnika do spraw uchodźców ze strony ONZ-u. Tutaj w Maidżugorje 400 osób jest bezpośrednio wspomaganych w obozie Sekretariat Camp i ponad 450 w Shuwari Camp. Są te obozy nieformalne. Nad nimi konkretnie opiekę sprawuje Kościół katolicki diecezji Maidżugorje. Ale także ten kościół wspiera obozy uchodźców wewnętrznych, muzułmanów. Wiele takich działań organizowanych przez kościół lokalny i zgromadzenia misyjne właściwie dzieje się w wielu krajach Afryki, zwłaszcza środkowego pasa, tego pasa Sahelu, gdzie dochodzi do takiej eskalacji przemocy. Oprócz wspierania tych przesiedleńców i uchodźców, w sytuacji kryzysowej dystrybucji żywności, udzielania schronienia, dystrybucji lekarstw, wreszcie edukacji, wsparcia takiego psychospołecznego. Kościół jest też zaangażowany w budowanie pokoju i dialogu międzyreligijnego. Dlatego na tym zdjęciu, które teraz tutaj przywołaliśmy, wespół obok siebie w takim uchodźczym, na terenie obozu uchodźczego idzie katolicki biskup i imam duchowny islamski. No, to zawsze jest misją Kościoła być głosem tych najsłabszych, troska o nich, wskazywanie na forum międzynarodowym na ich sytuację. To jest jakby jeden z filarów misji, którą my realizujemy jako papieskie stowarzyszenie. Docieramy z informacją do wszystkich tych, którzy chcą słuchać i są otwarci na pomoc tym najsłabszym. A pomoc, która jest realizowana poprzez struktury kościoła lokalnego. Organizacja pomocy humanitarnej i dystrybucja to także często wobec braku jakiejkolwiek innej instytucji Kościół jest jakby jedynym obszarem, w którym poszkodowani mieszkańcy danego rejonu, którzy żyją, wysiedleńcy, uciekinierzy, mogą zwrócić się z prośbą o pomoc. Kościół ma też oczywiście pewną infrastrukturę, gdzie można przechowywać tą żywność czy lekarstwa. Ma też wśród wielu placówek misyjnych są osoby, misjonarze, misjonarki, które są przeszkoleni pod względem medycznym, potrafią udzielić pomocy, potrafią też odpowiednio aplikować lekarstwa. Kościół oczywiście podejmuje działania na rzecz pokoju i no to będzie zawsze jakby nieodzownie wpisane w naszą misję. Musimy pomimo wszystko, przede wszystkim realizując to wezwanie, aby miłować tych, którzy nas nienawidzą. Oczywiście łatwo jest to powiedzieć zza wygodnego biurka w europejskim kraju, gdzie w zasadzie nic nam nie grozi, ale mówimy i powtarzamy świadectwa bardzo wielu prawdziwych świadków wiary, prawdziwych orędowników pokoju, tych, którzy żyją na tych terenach, gdzie takie działania
podejmowanie takich działań grozi śmiercią ze strony tych, którzy dążą do destabilizacji, do budowania zagrożenia, do tego, żeby ludzie żyli w lęku i żeby bali się innych, żeby bali się siebie nawzajem. Dialog międzyreligijny i społeczny, o tym w zasadzie mówimy, nieustannie, skoro Kościół jest głosem tych najsłabszych, to ten dialog społeczny dużo mocniej może wybrzmieć w sytuacji, kiedy Kościół głos zabiera za tych najsłabszych wobec organów administracji rządowej, wobec to także przez działania i kontakty międzynarodowe, przez to, że o sytuacji, w jakiej żyją wyznawcy Chrystusa i nie tylko, bo pomoc dystrybuowana i prowadzona jest wszędzie tam, gdzie ludzie tej pomocy oczekują i potrzebują na miarę środków, które Kościół lokalnie otrzymuje, między innymi od darczyńców, takich jak osoby zaangażowane w pomoc poprzez organizacje papieskie. Tu w tym miejscu przywołuję naszą organizację Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dialog międzyreligijny, organizacje różnego typu wydarzeń, jakieś fora międzyreligijne, wskazywanie na to, że wewnętrzną potrzebą człowieka i to jest zapisane w tym prawie, które człowiek odczuwa w prawie moralnym, jest podążanie drogą pokoju, że ci, którzy z tej drogi schodzą, a czy właściwie próbują zniszczyć wszelkie działania, to nie jest działanie zgodne z wolą Boga i że to jest coś, co niszczy tą tkankę społeczną, te relacje, powoduje zagrożenie. Z całą pewnością jest to działanie, które nie jest zamysłem Bożym. Na koniec edukacja. Dlaczego napisałem to trzykrotnie? Kiedy dzieci mają możliwość uczęszczania do szkół, a na bardzo wielu obszarach regionu, o którym mówimy, Kościół ma dość szeroką działalność edukacyjną na poziomie przedszkoli, na poziomie szkół tych elementarnych, podstawowych, ale często też prowadzi szkoły na poziomie średnim, kiedy w ławkach spotykają się dzieci często różnych wyznań, kiedy stają się szkolnymi kolegami, kiedy przeżywają razem ten czas rozwoju, kiedy wspólnie się bawią, pewnie dużo łatwiej będzie im spoglądać w przyszłość jako wspólny projekt. Jego znam, on mnie zna, mamy wspólne doświadczenia. Wcale nie jest prawdą to, co próbują nam powiedzieć ci napastnicy, ci ideolodzy, ci w tym wypadku dżihadyści, że on jest niewart naszej uwagi, że on jest naszym zagrożeniem dla nas, czy ostatecznie on nie wart jest życia. Edukacja jest podstawą jakichkolwiek działań, które potem mogą. Edukacja jest działaniem, które procentuje na rzecz tych wszystkich czynników, o których wspomnieliśmy później. Oczywiście można sobie zadać takie pytanie z uwagi na to, co przywołaliśmy, tej braku bezpieczeństwa, tej działalności terrorystycznej, działalności dżihadystów, które następuje jakby znikąd, oni pojawiają się, znikają jak duchy. Ci ludzie często nawet nie wiedzą, kto na nich napadł, kto zasiał w ich sercu lęk, kto zabrał im, zabił ich najbliższych. Czy to takie doświadczenie tymczasowości, czy jakby w tej sytuacji pomoc ma sens? Czasem takie pytania powstają na spotkaniach. No chyba wewnętrznie jednak jesteśmy przekonani gdzieś w sercu, że
No, sens jest także w tym, że my mamy okazję uczynić jakieś dobro, że odnosimy się do tego jako takiego doświadczenia, które buduje także nas. Chciałbym tutaj przywołać takie słowa, które zaczerpnąłem z książki Martina Kaparosa Głód. On w kontekście tego pytania o sens pomocy, jak bardzo musimy zmienić perspektywę myślenia i że to jest kluczowe w myśleniu o pomocy, kluczowe w myśleniu o tym, jaka jest sytuacja ludzi tam żyjących. Ona zupełnie zmienia nasz sposób patrzenia. To jest krótka rozmowa południowo-bragińskiego reportera z mieszkanką Nigru, który właściwie mówi, że ta książka o takim wieloznaczącym tytule Głód zaczęła się właśnie tam. Upał był nie większy niż zwykle. Myślę, że ta książka rozpoczęła się właśnie tam, w wiosce niedaleko tego miejsca w głębi Nigru, przed kilku laty, kiedy siedziałem za Iszą na plecionej macie pod drzwiami jej chaty. Skwar południa, wyschnięta ziemia. Cień rzucany przez rzadką koronę drzewa, w oddali głosy rozwrzeszczanej dzieciarni, a ona opowiadała o swoim życiu nad codziennym plackiem z jaglanej mąki. Spytałem, czy rzeczywiście je taki placek z prosa każdego dnia przez całe życie. I tu nastąpiło pierwsze zdarzenie kulturowe. To znaczy tylko w te dni, kiedy mogę. Powiedziała to, po czym spuściła wzrok zawstydzona, a ja poczułem się jak szmat. Rozmawialiśmy dalej o jedzeniu, jego braku, a ja, tępak, po raz pierwszy spotykałem się oto ze skrajnym głodem. Parę godzin później spytałem ją nieoczekiwanie. Pierwszy raz zadałem pytanie, które potem miałem zadawać wielokrotnie. O co by poprosiła jakiegoś czarownika, cudotwórcę, gdyby mogła poprosić o wszystko? Aisza zastanowiła się chwilę, jak ktoś, kto staje wobec kwestii ponad jego wyobrażenie. Aisza, 30, może 35 lat, płaski nos, oczy pełne smutku, reszta osłonięta fioletową tkaniną. Chciałabym mieć krowę, taką, która dawałaby dużo mleka. Gdybym sprzedała trochę mleka, mogłabym kupować to, co potrzebne do racuchów, smażyć je i sprzedawać na targu. I jakoś wiązałabym koniec z końcem. No ale czarownik mógłby dać ci wszystko, o cokolwiek poprosisz. Naprawdę wszystko? No tak, no o cokolwiek poprosisz. Dwie krowy? Powiedziała to szeptem, po czym dodała dla wyjaśnienia. Mając dwie krowy, nie zaznałabym więcej głodu. Jak to niewiele, pomyślałem w pierwszej chwili. I jak wiele. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za ten czas spędzony z tym naszą przybliżeniem sytuacji Sahelu, środkowego pasa Afryki, tego mało rodzajnego, tego wstrząsanego wielkimi i właściwie dramatycznymi wydarzeniami ze strony różnego typu grup, które chcą ten region zdestabilizować, wykorzystując ubóstwo, głód, niepewność polityczną, właściwie niepewność jutra tych ludzi. Stamtąd oczywiście spośród wielu z tych osób rekrutują się też ci, którzy zasilają te grupy, organizacje. Bardzo często są to ludzie, którzy w zasadzie tylko poszukują doraźnej poprawy swojej sytuacji. W zasadzie nie myślą tak, jak myślą ideolodzy, nie myślą tak, jak myślą bandyci nastawieni na zysk. Oni po prostu przystępują do grup, które zapewnią im jakoś tam, jakąś formę, lepszą formę bytu. Kościół katolicki w tych rejonach
To jest Kościół Świadków, bardzo często też Kościół Męczenników. To jest Kościół, który działa w obliczu trudnego dla nas do wyobrażenia zagrożenia, ale realizuje swoją misję. Jest to Kościół, który rozrasta się. Na tym obszarze to właśnie Kościół katolicki jest najbardziej dynamicznie rosnącą wspólnotą religijną. W krótkim okresie czasu, na przestrzeni następnych 10 lat, mówi się, że w tym właśnie rejonie kraju, ale wliczając to oczywiście także Nigerię, najbardziej chrześcijański kraj Afryki, liczba wyznawców Chrystusa, którzy uważają papieża za głowę Kościoła, może sięgnąć 200 milionów osób. A ten Kościół jest młody, dynamiczny, jednocześnie jest jak taki delikatny kwiat. Potrzebuje naszej pomocy, potrzebuje naszej modlitwy i potrzebuje także tego, abyśmy o nim pamiętali i wskazywali na jego sytuację innym. Bardzo serdecznie zapraszam na nasze następne spotkania. Teraz jest taki czas, że po prostu zeszliśmy do sieci. Możemy przez to spotkać się z większą ilością ludzi, ale może trochę brakuje nam tej interaktywności, możliwości rozmowy. Jeśli Państwo mają takie pytania, czy mają jakieś pomysły, czy mają chęć zaangażowania się w jakąkolwiek formę pomocy, to mamy trzy pola, o których musimy jeszcze raz wspomnieć. Pierwsze to jest zaproszenie do tego, aby modlić się w intencji chrześcijan prześladowanych. W tym roku mamy taki szczególny kraj, który wskazujemy, jeśli chodzi o kontynent afrykański. On nie jest, nie mieści się na obszarze Sahelu, jest w tej środkowej części Afryki, bardziej na południe, Republika Środkowoafrykańska, ale jest najbiedniejszym krajem Afryki. I razem z konferencją Episkopatu podczas 12 Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym zwróciliśmy uwagę katolików w Polsce, wszystkich chrześcijan, właśnie na ten kraj. Jeśli chcą Państwo jakoś tak konkretnie włączyć się w pomoc, to na stronach naszych, tutaj jeszcze, już nie mam tego slajdu, ale można się oczywiście włączyć do działania, do formy modlitwy, można włączyć się do jakichś działań związanych z przekazywaniem informacji. Mogą nas Państwo zaprosić do swoich parafii, oczywiście, kiedy sytuacja się trochę poprawi, ale możemy połączyć się zdalnie. I mogą wreszcie Państwo także, jeśli jest taka możliwość, wesprzeć działania Kościoła poprzez naszą organizację i inne finansowo. Ta pomoc dotrze bezpośrednio do tych ludzi na miejscu. Serdecznie dziękuję. Życzę dobrej nocy. Niech Pan Bóg z Wami zostanie.